Nie dziwcie się, że jestem czerwony. To nie znaczy, że wiecie, się tutaj zarumieniłem. Ja jestem po prostu, wiecie, mam rak na nazwisko, nie? Ja zawsze jestem czerwony, więc to jest norma. Słuchajcie, nie będę za dużo opowiadał o sobie. Ja powiem bardziej od strony jakby WordPressowej. Ja jestem aktywnym jakby użytkownikiem też WordPressa. Bym powiedział, no należę w jakiś sposób oczywiście do społeczności. Gdzieś też coś nawet kiedyś tłumaczyłem. Bo jestem blogerem, więc prowadzę też stronę, ale doradzam też różnym firmom, w jaki sposób mają z wami współpracować. I dzisiaj o tym będę mówił. Jakby to mi daje, może jakieś prawo takie, bym powiedział minimalnie, bo z tymi osobami współpracuję już od paru ładnych lat i współpracowałem no, zarówno z bardzo małymi przedsiębiorstwami, takimi jak Złomowiska, bo tam się zaczęła w ogóle moja przygoda z marketingiem, jak i wielkimi korporacjami, takimi jak IBM, Microsoft i wiecie, te wszystkie pierdoły, nie? Więc wiem, że jest w ogóle no, koniec dnia, jesteście zmęczeni, ale dla mojego dobra, nie wiem, organizatorzy przenieśli mnie na dzisiaj, bo miałem mieć prezentację jutro o godzinie 16, więc sami możecie się domyślić, ile by was było. Normalnie ilość slajdów dzisiaj widziałem było tak 20-30. Ja początkowo jeszcze tydzień temu miałem tych slajdów 160. No i ja ogólnie tych slajdów najczęściej tyle mam. Skróciłem do 73. Więc jest całkiem nieźle. Ale spokojnie, nie musicie się obawiać. To będzie szybka prezentacja. Obiecuję. Nikt nie zaśnie. Oj, nie klikło się. Więc tak, mówimy sobie dzisiaj o współpracy z klientami, bo to jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Kto w ogóle współpracuje z klientami? A kto nie współpracuje z klientami? To wam się wydaje. Nie? To tak trochę jest, nie? Moglibyście teraz wyjść, ale w sumie współpracujecie z klientami. Zawsze będziecie współpracować z klientami. Taka jest prawda. I teraz, kto ma chociaż jedną niezapłaconą fakturę? No, witamy w Polsce. Nie? Wielkie brawa. Więc słuchajcie, od razu mogę zadać pytanie, co was kurwa w tym wielkim, pięknym kraju, więc od razu odpowiedź, wracamy do slajdu. Dzień dobry, niezapłacone faktury, nie? W Polsce to jest temat, bym powiedział, czasem nawet tabu, bo się mówi, kurczę, dobra, to jest normalne, że klienci nie płacą, nie? Mówimy, że termin płatności 14 dni, ale już tak myślimy, okej, to zapłaci za 30, a może za 60, dobra, damy radę, nie? A to nie o to chodzi, naprawdę. Więc przejdziemy sobie cały etap, cały proces w ogóle obsługi tego klienta. W ogóle nie musicie, jak możecie robić zdjęcia, nie zabraniam, RODO czy tam jakieś prawa autorskie, spoko, róbcie, ale preskę sobie ściągnięcie na sam koniec z dodatkowymi materiałami, więc nie trzeba w ogóle tego wszystkiego no, obchodzić. Idziemy. Pierwszy kontakt z klientem. Tak to mniej więcej na początek wygląda. Ja wiem, że wy tutaj za dużo może nie zobaczycie, ale my takie maile w agencji dostajemy, czyli pisze sobie jakiś tam pan czy pani, dzień dobry, chcemy jakąś koncepcję kreatywną, prosimy o przesłanie różnych trzech koncepcji i w ogóle najlepiej wycenę i my w ogóle nie wiemy, czy my będziemy chcieli kontynuować z wami współpracę, czy nie, nie? Czyli słuchajcie, jak to wygląda? Bo ja wiem, że tam może nie za dużo teraz widać, bo to myślałem, że będzie inaczej. Wy jesteście freelancerem. Ktoś do was pisze, halo, mam problem. On od razu mówi, dajcie mi rozwiązanie tego problemu. Ja nie wiem, czy ja skorzystam z waszych usług. Dajcie mi rozwiązanie. Powiedzcie, co się za przeproszeniem. Sorry, ja tutaj, wiecie, co się spier na mojej stronie, nie? Wy odpowiadacie, a on mówi siema. Nie? Robota za darmo. To jest bardzo częste. Nie tylko w branży marketingowej, w waszej również. Do mnie jako blogera, który gdzieś tam tematami około technicznymi się zajmuje, ludzi, którzy pytają o WordPressa, czy jak coś tam z blogiem zrobić, czy co z podcastami, jest tyle. I to nie chodzi o to, że macie wszystkich zbywać, tylko że bardzo często klienci nas nie szanują. Wszyscy klienci, nie tylko w waszej branży. Więc idziemy dalej. Tutaj już jest wycena projektu. I najczęściej wygląda to tak, nie? Już wcześniej Tomek o tym mówił. Budżet 400-500, hej, chcę stronkę, nie? Lecimy dalej, wchodzimy na oferię. Na oferii to wiemy, co się dzieje, nie? No i przechodzimy do slajdu z Tomkiem, nie? Pierwszy projekt, 500 zł. Przez miesiąc pracujemy, nie? 500 zł to nie jest nawet ZUS dzisiaj, więc mały, nie mówię o dużym, nie? Więc Tomek by musiał 3 miesiące pracować na duży ZUS, nie? Super. Lecimy dalej. Feedback od klienta. Jak to najczęściej wygląda? Siemano. Żeby było jasne, to są realne odpowiedzi. To jest z mojej skrzynki. Z mojej skrzynki, nie? Nie, no... Wiecie, no i człowiek dostaje coś takiego, nie o godzinie środa, godzina 10,
rano, nie mówię wieczorem, tylko dostaje na przykład w sobotę o 23, nie? I się zastanawia, mnie pojebało czy jego? Nie? Coś tu się stało, nie? Coś jest nie tak. No i jeszcze ten feedback bardzo często wygląda tak, nie? A może wtyczkę do tego jakąś, nie? Pyk, nie? Ja znam taką wtyczkę i pan mi to zainstaluje. Oczywiście ja się tym nie zajmuję, nie? Ale wiecie, ja mówię ten sam przykład, nie? Ja się znam na social media, my to zrobimy. Słyszałem od starego, że to tak, tak. Dowalimy i będzie działać, nie? No to u was takie jest visual composerem, nie? Wtyczka, która robi wszystko. Sam korzystam trochę. Nie, wiecie, ja jestem diabłem pod tym względem, sorry. Jestem marketerem. Dalej, płatności. No płatności, no to też standardowe, księgowa, urlopik, nie? Halo, halo, dzień dobry. Panie Stasiu, czy faktura zapłacona? Nie, nie, mamy tam księgowość na urlopie, nie? To już wam powiem, na przykład ja współpracowałem z bankiem. Nie powiem, którym. Jak będziecie potrafili znaleźć, to znajdziecie. Tam wyglądało to tak, tutaj mnie nagrywają, ale wiecie, jak jest. Wyglądało to tak, że wiecie, ja piszę, czy faktura została zapłacona. No wiecie, banki, nie? Hajs, mają. No nie oszukujmy się, że ktoś mi powie, halo, nie spłynęła nam faktura, nie? Do banku, nie? No. Serio? Więc wiecie, pytanie, no, kiedy zostanie zapłacona? No, to coś tam poszło, wiecie, 10 szczebli musi przejść. No ja mówię, dobra, okej, okay, kumam, ja mam małą firmę, poczekamy. No i czekam. Czekam, czekam, czekam. Drugi mail, trzeci mail, nie było odpowiedzi. Co najlepsze, okazało się, że ta osoba, do której pisałem, była na urlopie, zdążyła wrócić z tego urlopu. Autoresponder, ja piszę do tej osoby, a autoresponder mówi, mamy 2018 rok, a ja dostaję odpowiedź, cześć, jestem na urlopie od tam 2017 do któregoś, nie? Ja mówię, co? Nie? Dalej? Dlaczego? Ja też tak chcę, nie? Nawiązuję do pracy zdalnej, nie? Może surfowała. No wiecie, no, różne banki mają różne zasady, może tak jest. Więc te płatności to jest bardzo śliski temat. No i ogólnie w Polsce przeterminowanie faktur takie średnie, w ogóle dane są tak rozbieżne, bo to w zależności czy mikro, makro, czy duże też bierzemy pod uwagę, to jest mniej więcej w mikro, makro 11, tam nawet 12 dni przeterminowane, ale zdarzają się, ta średnia, jeżeli weźmiemy również większe te spółki, to mniej więcej przeterminowanie faktur w Polsce to jest od 60 do nawet 80 dni. To powiedzcie mi, kto z was, jeżeli ja teraz przychodzę jako agencja, mówię dzień dobry, chcę, żebyście mi postawili stronę, bierzecie ode mnie zaliczkę, serwis, strona to jest mały pikuś, serwis, ja wam daję zaliczki 3000, wy to kończycie, mieliście źle spisaną umowę i ja nagle mówię siemano. Nie? Nie ma. Jeżeli jesteście jednoosobową firmą, albo jesteście małym software house'em, jesteście... Jeżeli nie macie jakichś tam, wiecie, zasobów z tyłu, no to jesteście uwaleni po prostu. Mnie takie coś spotkało na początku tego roku. Miałem utopione jako firma, która zatrudniała dwie osoby, czyli było nas trzech plus parę osób, wiecie, tak wyoutsourcowanych. Miałem tyłów na 25 tysięcy. Nie od przedsiębiorców. Państwo akurat. Państwowa instytucja mi jakby nie wypłaciła, ale też było dokładnie to samo, nie? My wam teraz nie wypłacimy, musimy przetrzymać pieniądze 60 dni. Ja mówię, co? 60 dni? 60 dni to ja bym zdążył zamknąć firmę, otworzyć, zamknąć, otworzyć, na Kajmanach jeszcze i znów wrócić i jeszcze otworzyć, nie? A oni 60 dni i jeszcze coś tam, że VAT jeszcze muszą przytrzymać, jeszcze 30 dni, bo coś tam. Ja mówię, Jezus Maria, nie? Więc w polskich realiach firma może się poskładać właśnie przez te niezapłacone faktury i bardzo wiele firm się w taki sposób właśnie wykłada, że nie mają zapłaconych faktur. No i idziemy dalej. Relacje z klientami. To jest dokładnie tak samo, nie? To jest bardzo dobry przykład. U was jest tak samo, nie? Dzień dobry, tutaj jest strona Samsunga. Ja mam 500 zł, poproszę o taką stronę, nie? Nie mówię już o treści, nie? Że zero treści, nic, jakaś mapa strony, o co chodzi, nic nie wiedzą, nie? Więc bardzo często tak to wygląda. I teraz pytanie, czy powinniśmy w ogóle siąść i płakać, nie? No bo ja bym mógł, wiecie, takich przykładów tutaj mnożyć, moglibyśmy przez godzinę sobie siedzieć i ja bym klikał slajdy, a wy byście robili hehe. I po godzinie byście stwierdzili, Jezu, trzeba się zabić, nie? Co tam WordPress, nie? Trzeba się po prostu zabić, bo bez sensu pracować. Najgorsze jest to, że do tego tak naprawdę doprowadził cały rynek, nie? To doprowadziliście wy, to doprowadziłem ja do tego. Wszyscy do tego dołożyliśmy cegiełkę. Ja mówię, może kiedyś, jak byliście na studiach, taki Tomek, który był wcześniej, on do tego też dołożył cegiełkę. Robił projekt taki, którego nie powinien tak naprawdę zrobić, nie? Trzeba wziąć tą winę na klatę. Niektóre z tych przykładów, które mieliśmy, były też na marketingowej presce. Jezu, ludzie, jak się oburzyli. Nie? Ja?
Ja nie psuję rynku nigdy, nie? Jak znaleźliśmy, znamy parę tych ludzi, ja mówię, stary, pamiętam jak dostaliśmy wycenę od klienta, który był u ciebie, tam jakieś prowadzenie social media, 400 zł, nie? Ja mówię, wow, na cały miesiąc, nie? Tak to wyglądało, więc serio, sami sobie do tego dołożyliśmy. I teraz są takie trzy filary, o trzech filarach chciałbym wam powiedzieć, w ogóle współpracy z klientami. Czym się trzeba w ogóle zająć? Ja dlatego tą preskę skróciłem, bo będzie więcej czasu na pytania i będę mógł odpowiedzieć jakby, jak to jest u nas rozwiązane i jak to wy możecie rozwiązać. Bo ja bardzo lubię taką, wiecie, wymianę jedna w drugą. My sobie odbijamy piłeczkę, ja się pytań nie boję. Zasady. Na sam początek pierwszym filarem są oczywiście zasady. Pierwsza zasada, jaka w ogóle jest, to określaj jasno zasady współpracy. Kto z was wydaje wam się, albo mówicie, że tak jest, jasno określa zasady współpracy? Ręka do góry. A ile osób ma je spisane? Tak wiecie, że przed w ogóle, wiecie, kontaktem z klientem macie spisane te zasady współpracy. No a co robi reszta? Przychodzi mail i mu piszecie, siemano, 1500 zł, to co? Idziemy? Siema? No bo to wiecie, to tak może być, nie? Spotkamy się dzisiaj na middle party, ja do was przychodzę, cześć, jestem Oskar, tu jest 1000 zł zaliczki, to co robisz mi tą stronę? A wy mówicie, stary, nie ma sprawy, ogarnę tego WordPressa. Znam tyle szablonów, nie? No kurde, no możemy tak zrobić, nie? Tylko wtedy ja do was przychodzę, dzień dobry, Oskar Rak, nie? Za mną mój prawnik, umowa ustna, no i jedziemy, nie? I robimy drugi wykup. Za 1000 zł, nie? Drugi Tomek. Więc no niestety, no tak to jest. Jasno określone zasady współpracy. I te zasady współpracy trzeba komunikować już na samym początku kontaktu w ogóle z klientem. Ja wam na sam koniec pokażę taką bardzo prostą ścieżkę w ogóle procesu obsługi klienta od leada aż po, ja tam chyba skończyłem na obróbce tego leada. To jest taki przykład dla was. Wy to będziecie mogli ściągnąć i sobie rozbudować albo dopasować do tego, jak chcecie. To jest na modelowaniu biznesowych w oparciu o modele UML. Nie wiem, czy komuś to coś mówi, czy nie mówi. Bardzo fajne w ogóle rozwiązanie. Możecie z tego korzystać, nie musicie, ale fajnie w ogóle ten proces zaprojektować. I wtedy macie coś, wyślij klientowi zasady współpracy. Wysyłacie, klient mówi, ja się na coś takiego nie piszę. To wy mówicie, no to siema, to idź do konkurencji. Macie klienta, który by sprawiał na pewno problemy, odciętego. Bo na sam początek, ja tego gdzieś tu nie wrzuciłem, bo no chcę wam to po prostu powiedzieć, żebyście to zrozumieli, tak wiecie, dosadnie. Słuchajcie, musicie sobie odpuścić niektórych klientów. Naprawdę, Tomek o tym mówił. Wy nie chcecie mieć głupiego klienta. Głupi klient niech idzie do konkurencji. Niech idzie do tego studenta, niech on się nauczy, dostanie po dupie, że projekt był do dupy, mało zapłacony. No, trudno, nauczy się. Ktoś się na czymś musi uczyć. Oczywiście on dokłada do tej całej piramidy, no ale jeżeli by nie było takich osób, to mikroprzedsiębiorcy by nie mieli stron, a wy byście nie mieli pracy do naprawiania tego. Taka prawda, nie? Cykl musi być. Lecimy dalej. Tłumacz proces projektowy. To też jest bardzo często, ja tutaj słyszałem przez wcześniej, tutaj, tak? Że kurczę, klient nie chce zapłacić za coś tam, za coś. No ale za co on wam płaci? Dla niego strona i strona to jest to samo. On nie widzi, on widzi tylko front. On mówi, że to ma nieładny kolor, nie? Koniec. Mu się nie podoba. Jaka tam jest technologia, czy wy to napisać, czy będzie Dedyk, czy to będzie WordPress, czy tam powiecie, stary, ja tylko 3 wtyczki wgrałem, nie? Go to nie interesuje. Dla niego to ma działać. Jeżeli on nie zrozumie całego procesu projektowego, to on wam za niego nie zapłaci, bo on nie wie, za co płaci. Bardzo często akurat w branży kreatywnej przełożycie sobie to na swoje, jakkolwiek chcecie, czy tutaj na przykład, o którym Tomek mówił, na przykład o testowaniu, którego niektórzy jakby nie, do wyceny nie biorą pod uwagę. No, z ilu kroków składa się zrobienie logo? Strzelajcie. W agencji kreatywnej takiej jak, no nie moja, ale taka mniejsza. Ile? 8? 20? No to... Proszę? No z jednego, nie? Siadam do Photoshopa, dub, gotowe, nie? 200 zł oferia, poszło, nie? Tak się robi logo, nie? Wchodzimy na Envato, na Graphic River, wiecie, dokładnie tak samo wygląda, ściągamy logo, mamy gotowca. My płacimy $12, tam kasujemy 200. Da się zrobić, nie? Proces projektowy, jeżeli chodzi o logo w agencji naszej zaprzyjaźnionej, to jest mniej więcej od 35, w zależności jakich klient, nawet do 51 kroków. Ja mówię kroków, które są zadaniami, w które tam, wiecie, jest ileś godzin poświęconych. Tam jest brandbook, tam jest wszystko. Tak to ma zostać zrobione. Jeżeli oni by tego klientowi nie powiedzieli, no to przychodzi taka mała agencja, mówi, siema, my robimy logo za 500 zł. On mówi, 500, 10 tysięcy, okej, nie? Idzie. Bo dla niego to jest żadna wartość.
Co później, że później wyjdzie, że na przykład nie przekazali praw autorskich? No wiecie, no, to się zdarza. Nie, no przychodzi agencja, mówi po 2 latach, hej, masz nasze logo wszędzie, to 10 tysięcy albo 20, albo idziemy do sądu i cię utniemy dosłownie przy samym tym. No, no tak się zdarza. Ja znam bardzo wielu takich osób. U mnie na szkoleniach takich osób jest masę, które przychodzą i wiecie, wizytówki Google'a za 500 zł kupowali, nie? Albo strony w abonamencie, że płacą za domenę, miesiąc w miesiąc płacą za domenę na przykład 100 zł. Wiecie, ile takich osób jest? Naprawdę nie zdajecie sprawy. Ja na szkoleniach takich osób miesiąc w miesiąc mam co najmniej 4 osoby, które się na takie coś łapią. Ja mówię, wizytówka Google'a jest za darmo, nie? I wtedy jest, o mój Boże, nie? Szkolenie się zwróciło, nie? No tak jest, no. Dalej. Szanujmy siebie i swoją pracę. Serio. Jak wyceniacie te projekty, Tomek już mówił o wycenie, więc ja nie będę tutaj tego jakoś, wiecie, pogłębiał. Szanujcie swoją pracę, do cholery. Jak będziecie, nie potrafiłem znaleźć na potrzeby tej prezentacji, ale chyba hakierka gdzieś kiedyś wrzucała jakieś fajne badania z 2 lata temu. Stawki wasze i stawki zagranicy. Ja wiem, że tego się nie da 1 do 1 porównać, ale kurczę, niektórzy z was pracują też za granicą. No to się szanujcie, wy jesteście naprawdę świetnymi ekspertami. Polacy to jest kosa w porównaniu do Zachodu. Bardzo często. Trzeba się po prostu szanować. No i na sam koniec wybierz kanał komunikacji, jeżeli chodzi o zasady. Też bardzo często stwierdzamy, ok, to przecież się mogę komunikować wszędzie. No nie bardzo. Czym się wy komunikujecie najczęściej z klientami? Mail? Coś jeszcze? Coś jeszcze? Skype? Coś jeszcze? Messenger? To już mamy 4, 5, 6, nie? Dochodzimy do 6 kanałów komunikacji. No i powiedzcie mi, jak macie nie dostać na web, jak macie 6 kanałów komunikacji i mówicie, hej, możesz do nas napisać na live czacie, na Messengerze, na Instagramie, jeszcze jesteśmy na Snapchacie, jeszcze jesteśmy na www, tu masz formularz, możesz napisać wszędzie, jesteśmy przez 24 godziny dla ciebie. Serio. No, tego się nie da ogarnąć, chyba że macie nie wiadomo jak wielką agencję. Większość z was pracuje w mniejszych firmach, nawet jak pracujecie w dużej agencji, nie macie jednej dedykowanej osoby, która ogarnia wszystko. Nie da się ogarnąć w ogóle obsługi wielokanałowo, jak, nawet jak jedna osoba siedzi. Tego jest po prostu za dużo. Wybierajcie kanał komunikacji z klientem. Że jeżeli mamy, nie wiem, błędy techniczne, pyk, mail. Jeżeli mamy kontakt, nie wiem, coś się pali, to mamy telefon, pyk. Jeżeli mamy jakieś pierdoły typu, no ja bym chciała coś tam zmienić albo bla, 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 stwórzmy grupę na fejsie. Proste. To też się da zrobić. Tworzymy grupę na fejsie dla klientów i ja później powiem, dlaczego ona jest też fajna, bo to wbrew pozorom, to nie musi być grupa na fejsie, to może być całkiem nawet coś innego, ale wrzucamy tam, jeżeli ktoś tam dodaje pytanie, to wy możecie odpowiedzieć też na fejsie, ale może jakiś inny klient też odpowie, albo jakiś inny ekspert, który tam jest, wiecie, nie wiem, może wasz pracownik. To się da naprawdę zrobić. I idziemy dalej. Jeszcze odpuścić klientów, ja już to powiedziałem, więc przechodzę dalej. Procedury i automatyzacja. Znów również bardzo ważny filar, którego większość z was niestety pomija, bo no, wydaje się to trudne, a tak naprawdę wcale nie jest. Wymagaj briefu. Kto korzysta z briefu? A co robi reszta? Standardowe pytanie, nie? Możemy się, mówię, ping-pong. Reszta zbiera to w mailach? Zbieracie w mailach informacje dotyczące projektów? Specyfikacje? Bo dla mnie brief to jest specyfikacja, nie? No bo będziecie mieli tak naprawdę na sam koniec brief, znaczy w tych materiałach możecie sobie ściągnąć brief i go oczywiście rozbudować o wasze tam, wiecie, specyfikacje, nie wiem, na czym chcesz, czy cokolwiek wrzucicie. Naprawdę brief to jest podstawa, bo już na samym początku, jeżeli klient do was wysyła zapytanie, to wy odbijacie piłeczkę, hej, wypełnij brief. Od razu, na samym początku, w ogóle się nie ma co pieprzyć z klientem, hej, brief. Możecie zrobić, zaraz będzie o onboardingu wideo, możecie nagrać do tego 15-minutowe wideo, jak taki brief klient powinien jeszcze uzupełnić. Oszczędzacie sobie od razu 2-3 godziny na przykład roboty, bo klient, wiecie, to jaką ma pan konkurencję? I on siedzi przez ten telefon, Januszek, Budek, Brukex, nie? I on tam leci tymi nazwami. I wy musicie tam zapisywać, nie? I on nagle za 15 minut mówi, wie pan co, jeszcze dwie, nie? No i tak dorzucają. Nie? No, my ostatnio mieliśmy klienta, oczywiście my to mamy gdzieś tam wdrożone, ale mieliśmy klienta, który po wszystkim, wiecie, research, audyt, wszystko, on mówi, jeszcze 2 konkurencyjnych firm zapomnieliście, nie? I taki zadowolony, nie? Mówi, a im pokazałem, nie? Mówimy,
Panie, to był akurat pan Marek. Panie Marku, na samym końcu proszę zobaczyć firmy, które powinny zostać zawarte w audycie, ale nie przeanalizowaliśmy ich ze względu na to, że są za małe. On, kurde, rzeczywiście, nie? No, chciał nam dosrać po prostu na sam koniec. Ale bardzo fajny gościu, gdzieś tam czuwał. Ale tak to z tymi klientami jest. Dalej, FAQ i wiki. Kto ma najczęstsze pytania gdzieś spisane? W formie, nie wiem, PDF-a, albo na stronie, albo ma właśnie wiki. Tomek mówił, że mają wiki. To bardzo fajnie. Kto ma? No i znów. Co robi reszta? Tych najczęstszych pytań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one się cały czas powtarzają. Jeżeli macie takie pytania, warto to umieścić na stronie. Jeżeli nie chcecie, żeby one były w ogóle dostępne w sieci, zróbcie PDF-a, jeżeli klient ma jakieś konkretne pytania, podlinkujcie. Klient może wejść, od razu przeczytać. Na pewno się zdarzą takie osoby, które przyjdą i powiedzą, ale ja nie potrafię znaleźć, nie? No to tak jest, nie? Nieważne, że jest tam, nie wiem, 20 artykułów na ten temat, ja nie potrafię znaleźć. Ale to wy już nie musicie tego od A do Z pisać. Command A, Command C, dziękuję, leci. Command Shift D i leci odpowiedź, nie? Dalej, onboarding wideo i audio. Kto korzysta? No i teraz już nie ma nikogo, nie? No i teraz pytanie. Macie nowego klienta, zrobiliście stronę. Musicie go nauczyć panelu administracyjnego. Większość moich klientów, którzy są na szkoleniach, jeżeli by wybierało was jako tam agencję, czy jako dewelopera, jako freelancer, nieważne kogo, no chce wiedzieć, jak ma dodawać te cholerne wpisy na bloga. To co robicie? Wysyłacie mu link do wpisu jakiegoś tam gdzieś tam do kogoś? Proszę? No dobra. Okej, okay. No to musisz poświęcić 4 godziny swojego czasu, nie? Okej, okay, możesz za to policzyć, tylko że tak naprawdę dla klienta to jest dodatkowy koszt. Jeżeli on się dowie, że mógłby mieć to za darmo, a może, bo w sieci jest tyle materiałów na ten temat, bo oczywiście są inne materiały, nie? Jeżeli on się dowie, to powie, panie, ty żeś mnie skroił. No 4 godziny szkolenia, ile kasujesz? 100 za godzinę za takie szkolenie? No dobra, no to liczmy 100. 400 dokładki do tego wszystkiego, nie? No, z jednej strony bym powiedział, jeżeli to jest prosta strona, no to okej, okay, może być, jako opcja. To już od razu będę jakby ten. Dla mnie to jest opcja. Słuchaj, stary, jako klient, nie? Stary, u mnie bardzo wszyscy są blisko. Klient, nie klient, siema, Oskar jestem, nie? Mówimy, nie? Stary, szkolenie, 1000 zł za dzień, przyjeżdża do ciebie dedykowana osoba, tłumaczy ci wszystko od A do Z, albo masz onboarding wideo, pyk. I możesz sam wszystko zrobić. Dla klienta to jest wybór. To jest sztuka wyboru. To jest niesamowita, w ogóle potężna rzecz przy negocjacjach, że wydajecie klientowi wybór. Tak naprawdę wy dajecie mu wybór, ale tak naprawdę to są dwie opcje przez was dane. Wy na jednej i drugiej korzystacie. Bo jeżeli on się sam onboardinguje i wprowadzi do tego wszystkiego, to możecie ciukać następnego klienta. Jeżeli jest szkolenie, to wy znów na tym zarabiacie. To się da zrobić bez problemu. Dzisiaj wideo, nie będę nikogo przekonywał, że wideo to jest, wiecie, wow, trendy, marketing, wszystko takie rzeczy. Każdy ma komórkę, komórka, dwie lampy, jazda, lecicie. To nie musi być najlepszej jakości. I dlaczego nie warto odsyłać do artykułów innych, albo do jakichś ogólnych i warto zrobić dedykowane materiały własne. Nawet jeżeli to jest dosłownie copy-pasta z jakichś innych tutoriali. Bo tam jest wasza twarz. Jeżeli jest wasza twarz, to budujecie relacje. A jak budujecie relacje, to są więzi, ci ludzie wam bardziej ufają. Jeżeli wy później przyjedziecie na szkolenie, a ktoś oglądał waszą twarz przez tam 6 godzin, bo mieliście tam jakieś te, to przyjeżdżacie, on już was zna. To jest ta osoba, którą wy znacie. To Ole mamy, tak? Ola wychodzi gdzieś tam, wiecie, konferencja, przychodzi do niej laska. Cześć, Ola! Nie? Nie, jest coś takiego. Ola im, kim ona jest, nie? Pewnie czytelniczka. Nie, no, to jest dokładnie to. Efekt skali. Da się zrobić. Dalej, procedury w obsłudze klienta. Ja wam na sam koniec pokażę, jak taka procedura może wyglądać. W tych materiałach dodatkowych tą procedurę macie. Każdy będzie mógł sobie przekleić, zrobić po swojemu. Znów, onboarding, ale nie klientów, tylko nowych ludzi. Macie nowe osoby w firmie. W waszej branży no, zdarza się, że ktoś, wiecie, odpada, przychodzi na swoje. Nieważne, trzeba wdrożyć pracownika. Jak macie spisane procedury, nie ma czegoś takiego jak wdrożenie typu siada człowiek, siada wasz pracownik, no, wiecie, nowy, stary. No stary, tutaj mam taki kokpit, tu kliknij, tam ten, to jest klient, to jest CRM, to zrób tak, nie? Wow, XXI wiek, nie? Przenosimy się do średniowiecza, nie? To jest patyk, to jest kamień, nie? Boch, boch, riba, nie? To się tak filetuje i tam siup, nie?
No to tak wygląda, nie? Wy jesteście z IT do cholery, no kurde, no trochę nowych technologii. Znów, mamy procedurę, mamy wideo, to się wszystko da spisać, to świetnie działa. Słuchajcie, ja nie jestem z IT. Ja procedurę obsługi klienta z onboardingiem wideo wprowadziłem w salonie fryzjerskim do cholery, gdzie pracowała pani Bożenka, która ma 57 lat i obsługiwała recepcję i ja jej nie musiałem niczego tłumaczyć. Ja idę, pani Bożenko, tutaj ma pani płytę DVD. Sorry. Płyta DVD, specjalnie jej nagrałem, ona sobie wdołała do komputerka. Dobrze pani Oskarze, ja sobie wszystko zobaczę, jak będę miała jakieś pytania, to ja do pana przyjdę. Przyszła z dwoma i wysłała jej mailem. Odpowiedziałem jej buz z głowy. Tak wyglądał onboarding pani Grażynki, która zaczęła obsługiwać CRM-a. 57 lat. No do cholery. A wy tego czasem nie potraficie zrobić z pracownikiem, który ma 25, nie? No, taka prawda. System biletowy. To już do obsługi. Czy z systemu biletowego, ticketowego ktoś korzysta w ogóle? No i znów. Dlaczego by nie korzystać nawet w małych firmach? Ja wiem, że czasem to jest, wiecie, nadwyrost się wydaje, ale nawet w jednoosobowych firmach to się bardzo przydaje, bo macie komunikację w jednym miejscu. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, jest rozpieprzone po mailach. Jedni korzystają z Maca, jedni korzystają z Windowsa, Outlook, Spary, cholera wie, ile tych klientów jest. Te wyszukiwarki są takie... Na Macu podobno jest dobra, a zawsze się tam się coś wysypie. W systemie ticketowym macie otwarte, to świetnie działa, autoreklama, uwaga, u Kamelsów, tak, ja wysyłam, halo, halo, dzień dobry, 23, coś się wysrało, nie? No, no dokładnie, nie? Dzień dobry, nie? No, coś się wysrało, no i działacie. Jest system ticketowy, jest zamknięty, pyk, 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 wszystko posprzątane, nie? Ja nie piszę do nich na fejsie, nie dzwonię do Kamila, Kamil nie działa, nie? Kamil, system, nie? No, prosta sprawa. Wszystko jest ładnie uporządkowane. Bardzo prosta sprawa. Są do tego rozwiązania typu Zendesk. Możecie sami to zrobić. No, jest możliwości bardzo dużo. Trzeci filar na sam koniec. To jest papierkologia i teraz NDA. Bardzo ważne dla was i dla klienta, bo słuchajcie, no dzisiaj bezpieczeństwo danych jest niesamowicie ważne. Przychodzi do was klient, no i wy mówicie, to się panie zaloguj. Nie, albo coś tam, prześlij mi hasła. No to jest w ogóle, wiecie, no, Kamil o bezpieczeństwie już nie będę mówił. Kamil, wiecie, jaki jest na temat bezpieczeństwa. Wysyłamy hasła messengerem, nie? Siup, poszły, nie? Albo mailem, siup, poszły, nie? Też niezabezpieczone. No słuchajcie, i ta NDA działa na wszystkie rzeczy, nie? Jakieś poufne informacje handlowe, to nie może nigdzie wypłynąć. NDA, prosta umowa, jedna strona, pyk, pyk, podpisujemy. Każdy ma dupochron z tej strony. Znów. Umowy. Teraz konkretna umowa. Polecam w ogóle pisać umowę samemu, a później wrzucać je do prawnika, a nie na odwrót, bo najczęściej wygląda to tak, że jak dacie prawnikowi halo, halo, zrób mi umowę, to wam zrobi taką umowę, że wiem, czytacie, wy nie wiecie, o co chodzi. Czytacie, czytacie, wy fajne, wszystko fajnie. Umowa ma 10 stron, ale w sumie to nie o to mi chodziło, nie? Napiszcie swoimi słowami, wyślijcie do prawnika, jakie mają być punkty, on to ubierze ładnie w ten cały żargon, wtedy to działa i to też dla klienta jest wtedy jasne. I to jest druga sprawa, bierz zaliczki albo przedpłaty. Ja naprawdę do tego zachęcam, ja wiem, że wielu z was mówi, ale klienci się na to nie zgodzą, klienci tak nie współpracują, to jest Polska, no i wiecie, można by tu jeszcze dużo rzeczy. Ale czasem warto sobie takiego klienta odpuścić. To znów polecam sobie zrobić coś takiego, jest w tym procesie, ocenić sobie, co to jest za klient, jaką on ma wiarygodność. Jeżeli zrobicie sobie na przykład skalę od 0 do 5 i dacie sobie jakieś kryteria, no dać sobie rating takiego klienta. Czy ten klient w ogóle będzie wypłacalny, czy nie? Czy to jest duża firma, czy mała? Czy mają jakieś tyły? Wchodzimy na długi.info, od razu nam wyskakuje. Jak wystawiacie fakturę, nie wiem, w firmie, to wyskakuje, czy ktoś ma długi, czy nie. Posprawdzać opinie, jakim są przedsiębiorcą, czy mówią, że w ogóle tam wykorzystują i w ogóle wiecie, psz, psz. Czy, co to jest za firma? Można sobie taki rating zrobić. Ja nie zrobiłem raz tego i to jest jedyna faktura, której nie mam zapłaconej teraz. Jedna. I babka jest nie do ruszenia, bo nie pójdę o krok. Oczywiście teraz to już wiecie, sąd i inne rzeczy, ale no nie mogę jej powiedzieć, halo, dzień dobry, mam dostęp do twojego fanpage'a i tak jak Kamil mówił, to ja ci go wyłączam. Nie? I on znika. No nie zrobię tego, bo to wiecie, to jest łatwa kwestia, sąd i później przepychanie. Nie ma sensu. Te zaliczki naprawdę to jest dobra rzecz. I tu znów możecie klientowi dać wybór. Jeżeli bierzemy zaliczkę, to jest taniej. Jeżeli nie bierzemy zaliczki, to jest drożej. Znów, można klientowi dać wybór. Ale znów, jeżeli klient się nagle wycofuje, bo kurczę, zaliczka to nie, coś tam, no to nie realizujemy projektu i tyle. W pewnym momencie, ja rozumiem, że niektórzy jak startują, może nie mają jeszcze tyle zleceń, ale słuchajcie, jeżeli jesteście dobrymi, no dobrymi specjalistami, to macie klientów dużo. Możecie wybierać, z kim chcecie współpracować, więc warto niektórych po prostu odsiać i zostawić konkurencji.
Tomek już dzisiaj o tym mówił, określaj ilość poprawek i tutaj z tej strony gdzieś było pytanie na ten temat. No znów, określanie ilości poprawek, nie? Jeżeli mamy miejsce na jakieś poprawki i wiemy, że one ileś tam zajmą, no to jeżeli klient cały czas mówi, no ja bym taki kolor, taki, to jest zawsze jakaś tam logowanie wasze, coś tam trzeba zmienić, czary mary, no trzeba to określić w umowie. To jest bardzo ważne. W branży kreatywnej to się bardzo często zdarza, że ktoś mówi to logo nie tak, 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 tak i to się tak ciągnie i ciągnie i ciągnie i te logo z pięknego, kreatywnego waszego tworu nagle się staje brzydkim takim kaczątkiem, do którego się nie chcecie przyznawać i nie chcecie w ogóle w portfolio, nie? No i automatyzacja windykacji. To jest temat rzeka. Można to zrobić na wiele sposobów, można to całkiem wypuścić na zewnątrz. Ale ja polecam, jeżeli macie jakieś tam, wiecie, systemy typu WFirma, no to wiecie, tam z automatu możecie wygenerować tak naprawdę pismo, jedno, drugie, SMS-ki możecie zrobić. Do tego polecam SMS API, to jakaś tam, nie wiem, mała reklama, albo możecie. Wysyłać SMS-y. U mnie się na przykład bardzo dobrze sprawdza. Dwa dni przed zapłaceniem faktury, jeżeli nie jest zapłacone, jeżeli klient nie płaci zaraz po wystawieniu faktury, a mam bardzo dużo klientów, którzy płacą, wystawiam fakturę i za dwa dni jest zapłacona faktura. Proste. Mają 7 dni, a czasem 14. Jeżeli taki klient jest, no to dwa dni przed terminem mówię, halo, halo, za dwa dni się tam, wiecie, faktura przeterminuje. W dniu przeterminowania się faktury kolejny SMS i później przypominam jeszcze po 3 dniach. Jeżeli czekam dłużej z zapłaceniem faktury, czyli jest przeterminowana więcej niż 7 dni, codziennie idzie SMS. Codziennie. Nie ma przebacz. Idzie do wszystkich. Wszystkie numery, które mam z tego, po prostu idzie SMS. Hej, masz niezapłaconą fakturę. Hej, masz niezapłaconą fakturę. Maile to samo. Wszystko leci z automatu. Wiecie, no nie mogą mi zablokować tego, bo jak zablokują, no to sorry, to nie będą mieli żadnej komunikacji. Dzwonią do mnie, dzień dobry. A co jeśli teraz klient nie potrzebuje pan zgody w związku z RODO na wysyłanie SMS-u? Tak? Jeżeli nie, wiesz co, u nas wygląda... Może, właśnie się śmieję. Proszę? Może. No może, ale to nie ma wtedy komunikacji z żadnej z nami. No bo to ja określam z nim, przez co się będę komunikował. Jak do mnie zadzwoni, to słuchajcie, to jest właśnie magia tego, nie? Mogę? Tomek. Nie musisz, jestem prawnikiem, znaczy na to. No właśnie. Nie. Poczekaj, drugi. Jeszcze jogging. Jeszcze raz. Nie musisz podpisywać takiej zgody, żeby zaakceptować bycie wyindykowanym, no bo to wynika po prostu z przepisów prawa. Tu się niektórzy rozpędzili trochę z tymi zgodami. Jakbyście potrzebowali wiedzieć coś więcej o RODO, to śmiało wyrzekcie do mnie i jutro też zapraszam na rano. Chociaż będę mówił o czym innym. Ale o, mogę jeszcze? Wal. Mówił Oskar o tym, jak obczaja sobie klientów. Dosłownie nowa możliwość się pojawiła w KRS-ie. Teraz można obczaić tak. Dosłownie sprawozdania finansowe. Czyli na przykład patrzycie sobie, o kurde, czyli ja jestem tego gościa, ja stanowię 30% jego dochodów. No dobra, no to mogę właściwie trochę przenegocjować naszą umowę, skoro gdybym od niego otrzymał przez ramę, nie? Albo możecie popatrzeć, jak sobie konkurencja radzi i tak dalej. A to też wszystko zapraszam na jutro, jak staniecie po imprezie i ja też. Tak, no Tomek właśnie o tym powiedział. Słuchajcie, w ogóle inwigilacji takich klientów jest niesamowicie dużo. Ja wam, ty jak też będziecie chętni, to mam taką fajną prezentację, nazywa się Biały Wywiad i mam tam bardzo dużo takich przydatnych narzędzi i rozwiązań, jak można jakąś firmę prześwietlić. I my to mamy dokładnie w procedurze sprawdzania klienta. Jak zobaczycie zaraz, jest normalnie procedura, jest sprawdzanie klienta. Przed w ogóle wysyłaniem wszystkiego. Umowy, takie rzeczy, sprawdzamy klienta i jest z góry na dół prześwietlony. Jeżeli jest approved, to leci dalej, nie? Więc ta automatyzacja, no. Bo ja w sumie nie powiedziałem, czyli podstawą przetwarzania nie jest zgoda, tylko uzasadniony prawnie interes. Tak to nie. No, dziękuję. Więc o to chodzi. No ale wiecie, u nas jest tak, to ja już powiem, jak to jakby, no wiecie, u nas też prawnik nad tym jakby czuwa, ale wygląda to tak, że jeżeli nie chce SMS-ów, nie chce mailem, to musi do mnie zadzwonić. A jak do mnie zadzwoni, no to dzień dobry. To już rozmawiamy, nie? Cześć, masz niezapłaconą fakturę, a ja bym coś potrzebował. No to witam. Tutaj jest faktura. Na którego maila jeszcze raz przesłać? A może pocztą? A może gołębiem? Nie? Wszystko się da. I na sam koniec zbierzmy to do kupy, żeby dla was wszystkich to było tak naprawdę jasne. To jest kawałek procesu, którego ja dzisiaj wymodelowałem. Jak sobie zobaczycie, jak to wygląda, on nie jest poprawnie z UML-em zrobiony i z tymi wszystkimi. Tak to wygląda. Bo tu nie działa. Mamy start, mamy klienta, on wchodzi, czy to social media, czy to jest www, czy cokolwiek. On sobie idzie przez tą drogę. Jest wprowadzenie do naszego CRM-a, uzupełnienie informacji wstępne o kliencie. Zobaczcie, już na etapie, kiedy wpada lead i on jest przez pracownika wprowadzany do bazy,
to on już jest uzupełniany o informacje. Co to jest za firma, jaki ma NIP. Bo czasem są dwie takie same firmy. I wy wiecie, dwa razy nam się to zdarzyło. Jest firma, która ma taką samą nazwę jak inna. Przychodzi, wiecie, z typu gmail.com. Wiecie, firma typu gmail.com. Coś tam. Janusz Pol. Tyle jest tych firm. Przychodzi, chcemy coś tam. Okej, okay, wy zaczynacie sprawdzać, takich firm jest 10. No i macie możliwość zadzwonić do tego klienta, nie macie numeru, bo przysłał maila, no to zaczynamy szukać, z czym ten mail jest powiązany, bez problemu da się to znaleźć, my zaczynamy to uzupełniać w CRM-ie. No i znów, mamy badanie potrzeb klienta, telefon albo mail, bo to jest najczęściej doprecyzowanie briefem. Jak mamy skompletowany cały brief, przechodzimy do informacji do klienta, ile będzie musiał czekać na ofertę. Jak mamy taki czas określony, no to zaczynamy przygotowanie tej oferty. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest taka prosta pętla zrobiona. Sprawdzenie informacji o kliencie, media społecznościowe, Google, KRS, wszystko, co się da. Z tych wszystkich naszych narzędzi sobie korzystamy. Jeżeli klient jest wypłacalny według nas, to idziemy dalej. Jeżeli nie, halo, halo, dzień dobry. Zauważyliśmy, że ma pan taki i taki problem. Z czego to wynika? Bo z klientem można pogadać. Przez jakby ten czas, gdzie ja prowadzę firmę, trzy razy mi się zdarzył taki klient, który wynikało, że wiecie, no, noga, nie? Trzeba go uciąć, bo nadziejemy się na niego. Okazało się, że dwóch musiałem odciąć, ale jeden klient, a dokładnie klientka, okej, okay, miała problemy finansowe, ale było widać, że no, może się rozwinie, nie? Jakby tymi działaniami, które my robimy, jakby odbijemy od tego dna. Ustaliliśmy takie, a nie inne warunki, bez problemu poszło. Za 3 miesiące była rentowna, wszystko fajnie poszło. Da się to zrobić, ale na tym etapie już wiedzieliśmy, że będzie jakiś problem. A tak byśmy powiedzieli 7 dni termin płatności i byśmy się po prostu wysypali. No i taki proces możecie sobie przygotować aż do dosłownie komunikacji z tym klientem typu, znów Kamelsy, przykład, że halo, przychodzą święta, to wysyłamy jakiegoś gifta, żeby się przypomnieć, nie? To jest dobry przykład, akurat, nie jakby pociągnę, bo to jest akurat dobry przykład. No wiecie, hosting w większości osób się kojarzy z czymś takim, że zapłać, wgraj, zapomnij. Przynajmniej mi, z marketerów, nie? Wgraj, zapomnij. Działa to super, jak nie działa, o Jezu, nie? Coś trzeba zrobić. A oni jednak gdzieś tam cały czas przypominają, cały czas się coś dzieje niestety, ale to takie drobne rzeczy, ale cały czas jakby budują to doświadczenie i to są takie bardzo małe rzeczy. Ale waszą najlepszą reklamą, i tutaj jako marketingowiec wam to mówię, jest obsługa klienta, wasza. I to nie chodzi tylko po zrealizowaniu usługi, ale również jak doprowadzicie do finalizacji tego wszystkiego. Jak będziecie to wszystko prowadzić, bo summa summarum na koniec dnia klientowi ma się zgadzać hajs, wam się ma zgadzać hajs i on ma być szczęśliwy i wy macie być szczęśliwi. A nie, że mówicie, nienawidzę go i się, wiecie. I jeden idzie w drugą, drugi idzie w drugą i ten wam robi czarny PR, a wy mu też mówicie, ale gnój, nie? W ogóle wrzucacie od razu, z tym nie współpracujcie, nie? Jak to was napisze, to stawka 4 razy w górę od razu, nie? Więc to nie jest naprawdę rocket science, zadbajcie o te 3 filary, no bo reszta przyjdzie sama, nie? Te solidne podstawy muszą być. No i słuchajcie, tutaj dodatkowe materiały i cała ta reszta. Ja wam bardzo dziękuję. Nie powiem, że byliście najlepszą publicznością. Ale dzięki, że zostaliście do końca. Naprawdę.